kapitan Kamil Taranowicz złoży meldunek dowódcy garnizonu panu pułkownikowi Leszkowi Wynagrodzkiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości kapitan Taranowicz melduje kompanię honorową 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz pododdziały garnizonu Zamość gotowe do uroczystości z okazji obchodów święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za garnizonu pan pułkownik Leszek Winogrodzki wraz z dowódcą uroczystości kapitanem Kamilem Taranowiczem dokonują przeglądu pododdziałów oraz pocztów towarzyszących. W dniu dzisiejszym kompania honorowa wystawiona przez 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany. Dowódcą kompanii honorowej jest porucznik Michał Iwanicki. W skład pocztu sztandarowego 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego wchodzą dowódca pocztu sztandarowego podporucznik Arkadiusz Salitra, sztandarowy sierżant Krzysztof Kania, asystujący kapral Konrad Jasik. Bardzo proszę wszystkich Państwa znajdujących się na płycie Rynku Wielkiego o przyjęcie postawy godnej wydarzenia oraz włączenie się do śpiewania hymnu w trakcie podnoszenia flagi państwowej na maszt. Przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Wołam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu!